I have promotion. What is this? Krokiety z mięsem. Z całego serca witam przede wszystkim naszych rolników, ogrodników i sadowników. Tutaj trochę więcej tych koszyczków ruszy w waszą stronę. Ktoś nie wysypał! Dobra? Bardzo dobra. Smacznego. Dziękujemy. Guys, if you see how people are looking at me, telling me I am beautiful, 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 taking pictures with me. Ask my husband. My love is true, yes? Yes. Yes! Everything is true. So come and tell us where we are going now. Talk. What talk? Where are we going? Na dożynki. What will happen here? What is happening? Speak Polish. We translate English. Dożynki. Everyone knows what is dożynki. Okay. Dożynki. Okay. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. We are in Suwałowo. Okay. I hope you subscribe, like, and also comment. Thank you. Nie gorąco, nie zimno. Idealnie. Tak. Doskonale. Doskonale, tak. This is Suwałowo, tak? Tak. The road is not so smooth, so be careful. Goronso. It's very hot. I think it's like Africa now. And it is 30 degrees. It is formally autumn. Formally autumn, you see that? You hear that? Sorry. Formally autumn. Here we go. Zapraszamy na środek Państwo Kinga i Adam Barzowscy. To jest bardzo wyjątkowa funkcja.
Starostą i starostwą tegorocznych dożynek są państwo Kinga i Adam Barzowscy, zamieszkali w miejscowości Warblewo. Państwo Barzowscy prowadzą gospodarstwo od 1992 roku. W gospodarstwie zajmowali się hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz uprawą zbóż i rzepaku. Obecnie w gospodarstwie uprawiane są głównie rzepak, pszenica, pszenżyto i jęczmień. W tym roku państwo Barzowscy rozpoczęli uprawę soi. Swoje plony przeznaczają głównie na sprzedaż w obrocie hurtowym na rynku lokalnym. Średnia produkcja zboża to około 4000 ton rocznie. Gospodarstwo jest w pełni zmodernizowane, ciągle udoskonalane przez zakup sprzętu rolniczego. Dla pana Adama praca na gospodarstwie jest też jego pasją. Pani Kinga pracuje również zawodowo i prowadzi własną firmę transportową. Prywatnie państwo Barzowscy dochowali się dwóch synów. Alan ma 19 lat, Ksawery lat 16. Dzieci również pomagają w gospodarstwie. Mimo natłoku pracy i obowiązków znajdują również czas na swoje hobby, którym są podróże. Pani wójt, pani starosto, w tym szczególnym dniu składamy na wasze ręce chleb, przynosimy też sól, bo rolnicy są solą tej ziemi, a ich łzy wciskające w ziemię mają smak, słony smak. Pani wójt, panie starosto, prosimy podzielić ten chleb mądrze i sprawiedliwie, by każdemu starczyło go do przyszłorocznych zbiorów. Życzymy wszystkim mieszkańcom gminy i powiatu, by nigdy na ich stołach nie zabrakło chleba powszedniego. It's bread. Typical bread, yes. Not like from the... Z wielkim szacunkiem i wielką wdzięcznością przyjmujemy ten chleb i obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby ten chleb dzielić sprawiedliwie, tak żeby nikomu w gminie i w powiecie tego chleba nigdy nie zabrakło. Witam bardzo wszystkich dostojnych gości, a z całego serca witam przede wszystkim naszych rolników, ogrodników i sadowników. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Zawód rolnika, sadownika, ogrodnika jest zawodem chyba najbardziej ryzykownym, bo tak bardzo uzależniony od panującej aury. Za tegoroczne plony, za wasz tegoroczny trud, ogromny, ogromny dowód wdzięczności płynący z serca. A wszystkim naszym gościom życzę dzisiaj cudownego, pięknego świętowania. Mamy przygotowany tutaj koszyczek. Ale nie jeden, spokojnie. Jeżeli ktoś by się obawiał, że się nie załapie, to my jesteśmy tutaj bardzo dobrze przygotowani, drodzy państwo. Także za chwilę tutaj trochę więcej tych koszyczków ruszy w waszą stronę i będziecie mogli też skosztować tegorocznych wypieków. Wszystkie chleby wypieczone z tegorocznych ziaren. This one is peacock. Dosłownie za kilka chwil. My love. Koszyk z chlebem za chwilę ruszy w tłum, ale... This guy tutaj... with big camera. He was recording me for a very long time. Did you see it? When they were saying, you are so beautiful, you are so beautiful. He was making video. But his TV... Yes. There, yes.
Yes. What type of soup is this? Peace soup. Peace soup. Very good. You can try. They put rice? No. And sausages? Sausages. Wow. Yes. And peas. Yum. Yes, I take everything, okay? And bread. And bread, yes. How many pieces? One. Okay, you have to go and find. Here is good place for this. Tak? Yes. Guys, look at my soup. Peace soup. Grochówka. 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 Nie stop. But be careful, it's hot. It's hot, yes. Mm-hmm. I'm wet. You like? Jest grochóweczka, jest mini. Z Krzysztofem Plewankiem na czele. Wielkowianki oczywiście z Wilkowa do nas przyjechały. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, tam kosze z chlebem widzę, że jeszcze wędrują między gośćmi dożynkowymi. Natomiast my byśmy chcieli przyznać kilka podstaw. Grochóweczka jest tam. Wojskowy oddział, tam. Widziałem. Zupa jest smaczna. Take. No, I will not give you. Bye-bye. And you want to stay at home? Anytime. I say I want to stay at home. Slap me and say, get up and go. Witamy na tej scenie Świnodzianki. Dzień dobry, witamy. To te piękne panie, pięknie ubrane na biało i niebiesko. Jest też Jolanta Łosikowska, która my love, eat very well. I will not cook. Proszę bardzo. Smacznego. Tak. Dziękujemy. W którym miejscu kupiliście tam zupę? Czy za darmo dają tutaj?
W tym wojskowym oddziale. Mhm. Dobra. Ten chleb? Nie? Chleb ja nie wzięłam, bo już niosłam to jakoś tak pełno i nalazłam, ale chętnie wezmę. Świnty Lenki już przygotowują się do śpiewania. Za chwilę usłyszymy. Natomiast... Ja mogę cięcie tak zagrać. No to jest pyszna. Mikrofon. Pyszna. Hello. Give me Bardzo dobra. Smacznego. Dziękujemy. Dziękujemy. Mąż postał, nawąchał się, mówi, ja idę sobie też przyniosę. No ja wezmę sobie. Oj, biedactwo, jak zwykle się rozpoczę. Ochłapało. Ten water to klindys, bo to widzisz. Drodzy Państwo, mamy już na pewno pana starostę, pan Rolnicowski jest. Jeszcze raz serdeczne gratulacje, to są zasłużeni dla rolnictwa. Bardzo ważne, poważne, najwyższe odznaczenie rolnictwa. Dziękujemy serdecznie. Like I could die without you next to me. It's the way that you look at me. Makes me feel like I can't breathe. And it ain't right, right, right. It ain't right, 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 ain't right. Oh no. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. You've got me all in my feelings. Like I could die without you next to me. It's the way that you look at me. Makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. Ain't right. Oh no. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. You've got me all in my feelings. Like I could die without you next to me. It's the way that you look at me. Makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, 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 ain't right. Oh no. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. You've got me all in my feelings. Like I could die without you next to me. It's the way that you look at me. Makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. Ain't right. Oh no. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. You've got me all in my feelings. Like I could die without you next to me. It's the way that you look at me. Makes me feel like I
Śmietanka, czekolada i może ta truskawka. Dobrze, dobrze. Dwa razy potrzebujemy. Dwa razy, trzy to sześć. Jeszcze raz czekolada, śmietanka i truskawka. You buy this, Sam? Strefa aktywności. Tam na przykład Giga Baniki, które dziś poprowadzili Justyna Severy. To widowiskowe tworzenie gigantycznych banik, meblanek. O, nie mam również zamykanie w bańkach meblanek, bardzo popularne. Coś, co dzieci bardzo lubią. No i to, przy czym dzieci potrafią naprawdę spędzić godziny. Malowanie twarzy, tam zwykle są długie kolejki, ale nie bójmy się nic. Weźmy dzieci, stajmy w kolejce i dajmy im dzisiaj wyjechać w pięknych barwach naszego święta.